Witam, witam serdecznie. Jak widzimy, MZ-ka już poszła z tarasu. No i udało mi się wreszcie uruchomić. Tak, nie malowałem baku i boczków na razie. Wyczyszczona jest, pomalowana rama i tak dalej. Tu dekiel trzeba zatkać. No i co? Odpalamy. Zobaczymy, czy odpali. Mało mam paliwka, muszę kupić. Daję na rezerwę. I sprawdzamy, jak tam akumulator. Jest. Dobra, jest na luzie. I odpalamy. Zobaczymy, czy odpali. Zobaczymy. Czy odpali maszyna? Ok, no to kopię. Jest super. Kwestia obrotów, jeszcze ustawić obroty. Kwestia ustawienia obrotów. No i będzie tu teraz na światłach. Obroty spadają od razu, wiadomo. Trzeba ustawić właśnie obroty, żeby nie gasło na światłach. Co? Kierunkowskazy sprawdzamy. Działa. Obroty za małe. Trzeba poustawiać. Teraz drugi kierunek. Widzę, że tu się mi coś przekrzywiło. Ok. Dobra. Działa. Kwestia ustawienia obrotu. Tak. Dobra. Działa. Teraz stop. Stop też działa. Tak. A ręczny to muszę tutaj podregulować, bo coś tu trzeba będzie, bo nie zawsze mi zaświeca. Dawno nie był używany. Trzeba. Dobra, to trzeba z tym zrobić. Teraz światła. Tak, pozycyjne, krótkie i długie. Maszyna gada. Można będzie śmigać. Kwestia ustawić obroty odpowiednio, żeby nie gasło na światłach. Jeszcze trochę poczyścić. No i można będzie śmigać. Okej, super. Wymienić tutaj rączkę, kupić te handbary, żeby były z dwóch stron. Fajnie to chroni wieczorem, jak jest zimniej, jednak cieplej w ręce. No, także tak sprawa wygląda z MZ-ką. Co do wymiany, ten budzik. No i maszyna gwizda. Wali. Jeszcze trzeba zrobić coś z tą linką, bo
bo widzimy, że sama se dodaje gazu. Okej. Musi być tak. Tak to mają te właśnie sprzęty, że trzeba jakoś tą. Ile jest przebiegu? 2800 km, czyli na dotarciu, można powiedzieć. Tak se to gada. Co? Trzeba się przejechać, nie? Ale nie mam statywu na telefon. Dobra. Na razie gaszę maszynę. Cyk. Okej. Widzimy suchutko. Gaźnik nigdzie nie cieknie. Tak. Tu dorobiłem na szybko, ale to muszę zmienić na oryginalną jakąś uszczelkę. Zrobiłem tutaj ze skóry. No, ale widzimy, nie cieknie. Także przedtem i stąd kapało i tu było zawsze dosmarowane. Tak, a teraz jest suchutki gaźnik. Dobrze ustawiony, wyregulowany, zamyka. Nic się nie przelewa, także super. Nowa świeca wsadzona, żeby nie było jakichś niemiłych niespodzianek na drodze. Tu troszkę goni, trzeba będzie to dokręcić. No i tak wygląda sprawa z MZ-ką. Także pojeżdżę sobie chwilę, zobaczymy, czy pachwina się odezwie. Tu muszę nakleić literki, bo mam. Ale myślałem, że to przemaluję, ale na razie musi poczekać. Tak sprawa wygląda. Opony w sumie nówki, przejechane dosłownie 2800 km, ale to troszkę cygani. Muszę też sprawdzić linkę i tam cały ten układ, gdyż pokazuje mi tylko do 60 na godzinę i no troszkę przekłamuje, tak? Za mało kilometrów pokazuje minimalnie i prędkość też mniejszą pokazuje. Trzeba to po prostu zajrzeć do środka. A tak to wszystko jest w sumie oryginalne, nie? No co? No to spróbujemy teraz odpalić jeszcze raz. Cyk. I pali od strzała. Ale trzeba jeszcze doustawiać, zamocować tą linkę jakoś, żeby to stałe obroty były jednakowe, bo jednak widzimy, że linka swoje robi.
tak sobie to gada MZ-teczka. Okej, to teraz co? Jazda próbna. Jeszcze trzeba zaglądnąć do skrzyni. Olej sprawdzić. Na pewno będzie do wymiany, gdyż stało to na zimie. W sumie cały czas, tak? Więc olej na pewno trzeba będzie wymienić. Okej, no to co? To na razie tyle. Następny film. Jazda próbna. Jak kupię benzynkę, bo tam mam, nie wiem, czy pół litra będzie na rezerwie, więc dobra, okej. To tyle. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się zdrowo i wesoło. Do zasięgu. Pa, pa. Nie ta. Lewa w górę. Motocykliści wszyscy mówią. Lewa w górę. Szerokości. Hej. Pa, pa. Trzeba korzystać z pogody, póki jeszcze świeci słoneczko. Tak sprawa wygląda z MZ-ką.